Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale z Farming Simulator 19. No, dużo ludzi chciało, żebym, nie wiem, chciało zobaczyć w ogóle serię normalną z farminga w moim wykonaniu, bo wiecie, że mój kanał z takich normalnych serii nie słynął. No i ogólnie miałem już kiedyś coś takiego, że na początku swojej kariery YouTube'owej nagrywałem normalne serie. I w sumie kiedyś sobie wspólnie razem, może kiedyś na jakichś, nie wiem, na jakichś specjalach obejrzymy te filmy i zrobimy na to jakąś tam może reakcję. Była oczywiście też PGR Bruzda, która się rozpadła, ale o tym opowiemy kiedy indziej. No ale teraz co, zaczynamy. Oczywiście jeżeli jesteś nowy, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę, a my już nie przedłużając, zaczynamy. No i co, słuchajcie, tutaj macie znajomy obrazek, Hegerstedt, mapa z Farminga 13. I dlaczego zadecydowałem, że w serii pojawi się właśnie ta mapa z Farminga 13, a nie żadna inna polska? No bo tak, nie oszukujmy się, na polskich mapach gra prawie każdy tutaj youtuber, który nagrywa Farminga, więc to jest też trochę bez sensu brać jakąś polską mapę. Dużo ludzi mi pisało właśnie o Kolonie, chyba od Riota, z tego co tam wyczytałem, no ale też stwierdziłem, że no przecież inni też na tej mapie grają, to po co ja też mam na tej mapie grać? A zresztą w ankiecie dużo osób zagłosowało też na Farminga 2013, żeby zrobić z tego serię i powiem wam szczerze, że ja miałem głęboką nadzieję, że dużo ludzi właśnie zagłosuje na tę 13 i będę mógł 13 rozpocząć serię, bo w sumie nikt teraz 13 normalnie tak z większych youtuberów nie prowadzi serii, a ja bym właśnie mógł ją zacząć i ją, no wiecie, prowadzić tą serię. I powiem szczerze, że trochę się rozczarowałem, no bo jednak wszyscy zagłosowali na 19. No ale to się da jakoś pogodzić, ponieważ dużo też osób właśnie nie chciało żadnych właśnie map z modów. Sorry, nie map z modów, tylko map oczywiście polskich. No to stwierdziłem, że dobra, czemu nie, pogodzimy te dwie rzeczy. Farming 19, ale na mapie z 13, czyli na Hegenstecie. I ogólnie to jest moja ulubiona mapa, jak już każdy wie, dlatego że FS był moim ulubionym farmingiem, oczywiście 13. Tego Hegenstedta tutaj nawet fajnie przekonwertowali, chociaż widać, że tekstury są z 13 ewidentnie. Tak właściwie ten pierwszy odcinek będzie polegał tylko na zwiedzaniu mapy, tak bym wam powiedział. I tylko na takich właśnie sprawach organizacyjnych. Więc tak, sklep wygląda w taki sposób. Tutaj pokazuję wam takie, jak tutaj wygląda w ogóle ten konwert, bo nie każdy może widział, jak ta mapa wygląda. Do środka też się da wejść. No to jest po prostu konwert, no ta mapa, tylko są... No nawet tekstury tutaj widać, że są takie same. Bank oczywiście działa, no jakby miał nie działać. Ogólnie powiem wam tak, niby mamy ten kombajn John Deere'a na początek dany, ale nie jest tak łatwo, bo mamy do spłaty 500 tysięcy pożyczki już na samym początku i mamy tylko 20 tysięcy, więc to nie będzie też tak prosto. Tutaj oczywiście wszystko działa, więc... no ale to jest w sumie przekonwertowana mapa od Giantsa, więc nie ma się co dziwić, sorki za kaszel. Bardzo interesuje mnie to miejsce, bo jak wiecie, tutaj jest pole golfowe i tutaj gdzieś jest drugie pole golfowe, o ile się nie mylę. No ale dobra, odwiedźmy, o, biogazownię odwiedźmy, zobaczmy jak wygląda biogazownia. No i wygląda tak samo jak w Farmingu 13, identycznie. Można by powiedzieć. Tylko tutaj akurat silosy już są z 19, już tutaj nie ma żadnego konwertu zrobionego. Tutaj niektóre budynki, które widzę, że się dało, to oni to przekonwertowali, a tych, co się nie dało, no to nie przekonwertowali. Ale moment. No... Już właśnie widzę, że tutaj nie ma jednego pewnego szczegółu, bo jak ktoś grał w 13 albo oglądał, to wie, że tutaj na jednym z tych budynków były takie dwa leżaki. A ich oczywiście tutaj nie ma, więc no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o biogazownię. Miałem wam coś jeszcze tutaj powiedzieć, miałem wam jeszcze coś zawiadomić. A właśnie, seria się będzie nazywała Zagrajmy w Farming Simulator 19. Dlatego, że jak możecie zauważyć, większość youtuberów robiła jakieś od zera do farmera, od farmera do zera, sąsiedzi i tak dalej. A z 19 nie ma nazewnictwa serii właśnie Zagrajmy w Farming Simulator. Może wam się to kojarzyć właśnie z Cytrusem i Świadkiem trochę, bo oni jak jeszcze nagrywali, to prowadzili serię Zagrajmy w Farming Simulator 17 na multiplayer i tak dalej. No a ja to po prostu będzie bez multiplayer, chociaż niewykluczone, że tutaj się ktoś nie pojawi na multi, bo oczywiście... Hoxtera możecie kojarzyć, no to on czasem tutaj wbije i coś pomoże na odcinku, więc po prostu będzie jakby coś tylko on. Ogólnie to jest ten pociąg, do niego wsiąść nie można,
Ale można normalnie w nim sprzedawać. Też ten skup bardzo dobrze jest tutaj odzorowany. No i tutaj tej skały nie pamiętam, powiem wam szczerze. Tego wam powiem szczerze, nie pamiętam tej skały. Ale prawdopodobnie jeżeli tak, no to musiała tutaj być. Jestem ciekawy, jak w ogóle mapa jest tutaj wyskalowana. O, handlarze zwierząt to musieli na pewno pododawać. Bo tego nie było. Oj. Oj, czy ja tylko jakąś rzekę słychać. Ej, ale dźwięk rzeki to dali z 13. Słyszycie? O, bez jaj. Z 13 dali dźwięk rzeki. Ale fajnie. Kurde. Tam jest ten cały most. No mówię, no podzorowywali tą mapę. Bardzo dobrze. Tutaj nawet takie szczegóły, które były w 13, zostały przekonwertowane. Dźwięk, wszystko. No i normalna woda prawdziwa. I nic innego. Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj na rancho. Tutaj była ta stacja benzynowa, no to odzorowano oczywiście wszystko. Co by jeszcze tutaj można było za obiekt zobaczyć? Restauracja. Tam jest w ogóle las, którego chyba normalnie to... Gdzie jest ten las? Tak w ogóle. Tam niby. Ale to jest... A, jest ten las, no to on też jest dodany. Powiem wam tak, ja nie wiem, czy ta mapa albo mi się wydaje, albo ona jest po prostu mniejsza. Tak mi się wydaje. Jak jest przekonwertowana, to ona mi się wydaje, że jest mniejsza, ale no nie wiem. O, tutaj mamy w ogóle te pola kempingowe. Jak możecie zauważyć. Na pole golfowe się będziemy musieli przejechać, jeszcze dzisiaj się przejedziemy może na pole golfowe. No powiem wam, że fajnie podzorowywali tutaj wszystko, tak jak należy. Wiadomo, ta mapa ma jakieś swoje niedociągnięcia. No, tu jest plaża i ogólnie mapa ma swoje niedociągnięcia, no bo zobaczcie tekstury z daleka, one nie wyglądają jakoś fajnie. Ale to, nie oszukujmy się, to jest konwert, nie? I ta mapa i tak jak na swój konwert, no to wygląda fajnie, bo nie oszukujmy się, nie zawsze się da fajnie skonwertować mapę do Farminga 19, bo jednak z konwertowaniem w ogóle modów jest cholerny problem. No dobra. Słuchajcie, przedstawię wam swoje gospodarstwo, bo to jest może najważniejsze. No i tak. O, i zauważyłem szczegół, nie ma tutaj tego konteneru na gruz. No ale dobra, mniejsza z tym. Jest większość rzeczy. I tam nie ma takiego budynku, który zawsze był. Ale to też nie szkodzi. Postawimy nowy swój. No i dobra, słuchajcie. Gospodarstwo wygląda tak, no nie muszę wam go przedstawiać, bo tutaj... to w sumie wygląda tak jak w 13, tylko nie ma tutaj takich szczegółów. Co my mamy za maszyny na początek? Na początek mamy maszyny takie jak dostałem Fenda. Takiego dostałem Fendziora. Dostałem pług, oczywiście na początek kultywator, siewnik z agregatem i przyczepkę do headera, którą chyba sprzedam, bo trzeba gonić za kasą. Kombajn oczywiście to jest John Deere'a. Na początek, no można powiedzieć, że duży, jak na same początki, ale stwierdziłem, że nie będę tego zmieniał, bo jeżeli na mapie mamy dług o wysokości 500 tysięcy i no wiadomo, to po prostu no nie ma sensu go zmieniać, bo się będziemy tylko męczyć. I mamy dwa pola. Ogólnie w farmingu było zawsze dostępne tylko jedno pole, ale tutaj nam dali dwa. I to pole trzeba będzie ze sobą połączyć, bo tak będzie chyba najlepiej. To zrobimy już na samym odcinku. Będziemy łączyli pole w drugim odcinku. I na pewno to skultywujemy, bo jak na razie nie zamierzam zbierać ziemniaków. Dostaliśmy oczywiście Case'a Pumę na sam początek. I no przyczepę agrolinera. No w sumie tutaj nic chyba więcej już no nie ma. Tylko są te budynki tutaj z farminga. Ogólnie słuchajcie, jakbym znalazł jeszcze jakieś fajne mody, które są konwertem do 19, oczywiście były w 13, to ja to tutaj zainstaluję, bo to będzie w sumie ciekawe. No i po prostu będziemy sobie tutaj prowadzili tam serię. Oczywiście słuchajcie, w komentarzach możecie zadawać różne pytania do mnie, ja będę się starał na nie odpowiadać, będziemy sobie z tych filmów w sumie robili takie Q&A. No będę ogólnie wklejał wasze komentarze tutaj do gry i będę na rozwinięcie, jak wujek Bochun czasem odpowiadał na wasze pytania. No w sumie tej mapy za bardzo nie muszę wam prezentować, ogólnie tego lasku tutaj nie kojarzę, żeby on był, ale jeżeli był, to był. Moment, słuchajcie, tu o, firma transportowa, to jeszcze miejsce chcę odwiedzić, bo to jest charakterystyczne bardzo. Tutaj taki my... O, telefon. Aha, ej, w ogóle zobaczcie, co jest ciekawe, bo ten telefon ogólnie w farmingu 13 to on polegał na tym, jak ktoś by nie wiedział, że jak otwieraliście to wam się wyświetlały jakby
pomoc wam się wyświetlała. Jeżeli byliście nowym graczem w farmingu i weszliście w ten telefon, to wam się tutaj pomoc wyświetlała i pisało, co macie robić ze zbożem, gdzie możecie to sprzedać i tak dalej, jakie są najlepsze ceny. A tutaj to w bank przekształcili, więc w sumie fajnie. Tak bym powiedział. No i tutaj mamy ten cały młyn ogólnie, czy firmę transportową. Młynu tutaj chyba nie było nawet. Chociażby młyn, moment, nie było chyba młynu, co nie? Czy jednak był? Chociaż może nie był. Tutaj jest pastwisko dla krów. O, dobra. Jest pastwisko dla krów. To miejsce też jest charakterystyczne. Ale nie ma tutaj za wielu rzeczy. Tutaj jeszcze coś było. Nie jestem pewny co, ale tutaj coś jeszcze było. Jeszcze tutaj coś... Odwiedzimy sobie przędzalnię. Musimy podwiedzać te miejsca i sobie powspominać. O, tutaj jest przędzalnia. O, to jest akurat tutaj dobrze odzorowane miejsce. Tutaj nie mam zastrzeżeń do tego. Praktycznie żadnych. Tutaj mamy ten telefon. O. Słyszycie? O. Odwzorowali takie rzeczy nawet. No i dobra, słuchajcie, pod koniec tego, że tak powiem, fajnego odcinka, przejedziemy się może na pole golfowe, bo w sumie tylko to nam zostało na tej mapie. To jest taki pierwszy organizacyjny oczywiście odcinek, więc pracę praktycznie zaczniemy w następnym. No i odcinki będą często, spodziewajcie się. No czy wiadomo, słuchajcie, to, że nagrywam zwykłą serię, to nie znaczy, że kończę też ze starym contentem, czyli nagrywaniu jakichś ciekawostek, jakichś 7 grzechów głównych i tak dalej, tylko więcej czasu będę poświęcał tej swojej serii, no, nowo zaczętej, czyli tej tutaj, co po prostu jest w 19, więc takie ciekawostkowe filmy i tak dalej, spodziewajcie się, że się będą pojawiały rzadziej na pewno. Będą się pojawiały, ale rzadziej. O, w ogóle co tam jest? Moment. Co tam jest? Tam na górze. Tam coś jest. Tam po prawo. Tu, o. Tam coś widzę. Jeszcze tam się przejedziemy. I odcinki będą po 20-30 minut. Nie wiem, ile wyjdzie ten, bo ten jest organizacyjny, ale zobaczymy. A ja wiem, co to jest. To jest mleczarnia, ale ona chyba jest bajerem na tej mapie, bo ona ogólnie nie działa. No dobra. No ale nic, nic tu po mnie. To jest mleczarnia, pamiętam, dobra. No i słuchajcie, mówię, odcinki będą po 20-30 minut, się będę starał nie dłużej, bo w sumie, no, co za dużo, to niezdrowo, że tak powiem. I poza odcinkiem sobie będę grał i też trochę to rozwijał, wiadomo, żeby to trochę jakoś szło, co nie? I ogólnie, no, jestem ciekawy, co będzie z nowym farmingiem, czyli 21, czy w ogóle wyjdzie 21. To mnie bardzo ciekawi. Magazyn warzyw. Aha, no rozumiem. No ale nie... O kurde, się posili... A ja wiem, co tutaj było. To jest ten sklep z tym. No, to jest ten magazyn warzyw. To niby był ten sklep z tymi bajerami też. Dobra, jedziemy. Jedziemy na pole golfowe, bo w sumie jestem ciekawy, bo to jest też bardzo charakterystyczne miejsce na tej mapie Hegenstadt. No ale to... To nic. W ogóle tam jest ten wodospad. Podzorowywane jest wszystko. No, więc tak to wygląda. Mówię, jakieś szczegóły na tej mapie mogliby jeszcze dopracować, ale to już w sumie im się nie opłaca, że tak powiem. Jedziemy na pole golfowe. No i co? No i fajnie to pole golfowe, tylko szkoda, że nie ma tych wózków golfowych. Może znajdę moda na wózki golfowe, to się tutaj zaimplementuje. No tutaj tej takiej trawy, że tak powiem, nie ma. Tutaj tak łyso jest bardzo. Ale powiem wam szczerze, że nawet fajnie tutaj to wszystko wygląda. Chociaż mi się wydaje, że w 13 ta mapa była większa. Może to jakoś skalowanie mapy zmniejszyli i mapa już nie jest w takiej dużej skali, jak była. No dobra, no i w sumie co? No to tyle. Jedziemy w sumie na farmę i tam się na farmie pożegnamy w tym pierwszym odcinku. Drugi odcinek oczywiście będzie, no w sumie niedługo, może za 4 dni, może za 2 dni. Mówię, na pewno będą często odcinki z tej nowej serii, jeżeli wam się spodoba. No i na pewno zadawajcie pytania też w komentarzach, bo w sumie w trakcie gry można przecież na wszystko odpowiadać, co nie? Jak będą jakieś fajne pytania, nie jakieś głupie, to można poodpowiadać. A tak w ogóle to patrzcie, taką ciekawostkę. Ile ta maszyna ma godzin, motogodzin najechane? Dopiero teraz to zauważyłem, że ma najechane 36
363 tysiące motogodzin, nie? Więc ja nie wiem, co tutaj autorzy tej mapy zrobili. Znaczy Giants chyba w sumie, bo oni ten konwert robili, chociaż... Choć nie, no chyba oni robili ten konwert, no to... Ja nie wiem, co oni mieli we łbie. No ale dobra, nie wiem, czy to jest możliwe. Nie no, chociaż to jest możliwe, żeby maszyna miała tyle motogodzin. To się będzie najwyżej szybciej psuła. No. Więc tak to właśnie wygląda. No ale mówię, no tutaj pola są fajnie pozorowywane. Mam nadzieję, że trochę odcinków na tej mapie się zrobi, bo... No w sumie na tej mapie serię będę prowadził do tego momentu, aż nie będziemy takimi, wiecie, bogatymi i nie będzie co robić, bo... Bo w sumie... No bo w sumie tylko wtedy będzie taka lipa, co nie? Ogólnie mówię, z modów poszukam takich maszyn charakterystycznych dla Farminga 13 i na pewno coś tutaj zaimplementuję. Już tutaj mam parę modyfikacji zgranych i jeszcze tutaj wam je pokażę w sumie na koniec tego filmu. No ogólnie Farming 13 bardzo się, o, wspomina, bo w Farmingu 13 jeździło się po górach ciągnikami. Więc mówię, zaraz wam te modyfikacje zaprezentuję. Tylko dojedziemy sobie tym ciągnikiem na farmę. No i zaprezentuję wam parę modyfikacji, które dodałem. Oczywiście Platinum jest, co nie? Więc zaimplementowane, więc no. Dobra, słuchajcie, modyfikacje jakie tutaj mogą być dodane przeze mnie. No jakieś ciągniki tutaj na pewno są dodane. Jest Deutsch for Agrostar, jest Klas z Platinum. O, jest właśnie ten Schuller, ten ciągnik z... 13 na pewno go kupimy, charakterystyczny. Jest też Lamborghini, jest Deutsch Fahr Series 7 i no jest parę innych jeszcze ciągników pododawanych. Jakieś Fendy, jakieś Valtry, oczywiście Platinum Edition. No jest po prostu parę ciągników pododawanych, kombajnów żadnych jakoś za bardzo nie dodawałem. No i no właśnie, jakoś tak. Tartak mamy na mapie? Mamy tartak na mapie, bo go ogólnie nie było, musieli go chyba zaimplementować. No też co, myślę, że będziemy ten organizacyjny odcinek kończyli, zadawajcie jakieś, nie wiem, pytania w komentarzu, cokolwiek, jakieś tematy, to sobie na nie pogadamy. Oj, ale fajna niespodzianka, nawet to odwzorowali, patrzcie, nawet odwzorowali to, wchodzenie na tą wieżę w 13, w 19. Odwzorowali to. Tylko że on tak bardzo powoli wchodzi. Tam wchodził... Nie chcę wam teraz nadupcać tą klawiaturę za bardzo, bo to jednak trochę słychać. Jednak mechaniczna jest, ale... Kurde. Tam się da w ogóle wejść, czy to się tak gliczuje? Bo nie wiem sam. No, kurde, wchodzi, ale tak bardzo powoli. Zauważyliście? Kurde, nawet taki szczegół odwzorowali. No ale mówię, to są w większości tekstury z 13, tylko jest po prostu gra tego zrobiona. O, jestem na górze. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. W tym organizacyjnym odcinku. Myślę, że seria wam się spodoba. Na multi czasem Hoxter będzie, czasem go nie będzie, więc... więc no. Więc to też będzie taka seria pół multiplayer, można powiedzieć, więc... można powspominać stare czasy 13, więc co? Ja już nie przedłużam. Żegnam się z wami, mówił Nocur, do następnego odcinka, cześć, na razie.